używam tego miodra, to jest zwykły młotek. Proszę bardzo. Opłukując od góry do dołu, jesteśmy w stanie określić, gdzie jest rozkład. To słychać to z grubości ścianki, że drzewo jest puste w środku. Prawda? To nie jest koniecznie lite. Może być puste w środku, bo nie to decyduje. Tu jest grubsza ścianka. Ale jest. Tutaj jest prawdopodobieństwo, że gleba została podniesiona. Możemy się tego spodziewać, prawda? Rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to sprawdzić, czy jest rozkład, czy są nabiegi. To też jesteśmy w stanie stwierdzić. Mamy rozkład? Jest z tej strony, jest głęboko, ale jest. Prawdopodobnie było przysypanie i podniesione i dlatego... Gdzieś tam na korzeń. Jeżeli korzeń jest zdrowo, nam się będzie odbijać. Zwykły drut, prawda? To można jeżeli jest. Proszę posłuchać sobie, to rzeczywiście warto. Tutaj. Tam jest. Ale to jest naprawdę namacamy. Jest okej, bo doszła pani do pnia. Tutaj. Tutaj. Proszę zobaczyć. Proszę sobie wyobrazić, prawda? Tu jest słabo, ale mamy mniej więcej, gdzie jest skierowana sonda, gdzie powinien być korzeń pień, prawda? Na taką głębokość wsadziliśmy pod tym kątem. To już jest drewno. To po prostu... To o czym to świadczy? To świadczy tylko o tym, że poniżej poziomu gruntu dzieją się rzeczy, których tutaj nie widzimy. Dzieje się rozkład powodowany przez grzyby. Jeżeli jest rozkład, to oznacza, że system korzeniowy jest słaby, grzyby jest przechylony, proszę nam wyciągać. Tu słychać wyraźnie, jak pani zbliży mikrofon. To jest to, co państwu pokazywałem na zajęciach. Nie ma innego przyrządu, którym dałoby się to zmierzyć. Jest rozkład przez grzyby. Jeżeli teraz by zrobić próbę obciążeniową, próbę ciągnięcia, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy się wywróci, czy nie. No właśnie, to drzewo jest przechylone. Ale nie zawsze drzewo przechylone jest niebezpieczne. To dopiero stan korzeni decyduje o tym, czy jest bezpieczne, czy nie. I teraz dodatkowo, w wypadku zresztą słychać. Badamy resztę korzeni i podejmujemy decyzję. Czy według nas... Jeśli chodzi o pochylenie, to trzeba odróżnić pochylenie naturalne. Tak, to jest w książce. To w naszej książce jest opisane od pochylenia, powiedzmy, patologicznego. To drzewo prawdopodobnie tak wyrosło, tak przypuszczamy. Chociaż trzeba by zbadać jeszcze. Jeśli drzewo wyrosło krzywo, to jest przystosowane do takiego wzrostu. Jeśli drzewo natomiast się pochyla, na przykład z tego powodu, że z jednej strony korzenie są odcięte i nie mogą jego trzymać, wtedy jest powód do niepokoju. Wtedy takie drzewo może się faktycznie zawalić. Oczywiście również drzewo pochylone naturalnie jest bardziej wrażliwe, bo ma przyczynić sobie ciężkości i należy je uważniej badać. Tutaj właśnie odkryliśmy dookoła właściwie. Momencik to jest dopiero badanie korzeni. Zaraz opukamy lepiej. Spójrzymy, co jest w koronie, jaki ma kształt korony. I będziemy... Jurku, powiedz głośno, co znalazłeś. Miejscowienie sondy, tam gdzie powinien być pień już w tym miejscu, sonda na tyle wchodzi. Prawda? Więc jest już rozkład powodowany przez grzyby poniżej gruntu. Pniu oczywiście może być ubytek, ale to nie świadczy o tym, że drzewo się złamie. To drzewo prawdopodobnie jest narażone na wywrot razem z fragmentem bryły korzeniowej. Ale patrzymy na koronę. Korona jest niewielka, prawda? Czyli ma niewielką masę. To co ma wzmacniać te korzenie? Prawda?
redukcja wpływa na osłabienie drzewa w tym miejscu. Bo asymilaty są wykorzystywane po drodze przez pień i bardzo niewiele już ich dochodzi na sam dół do tego najbardziej newralgicznego miejsca, które działa pod wpływem największej siły, bo dźwigni. Prawda? Tutaj jest wyżej, żeby być... kiedy ta nawierzchnia była robiona? Jak dawno? 98-99 rok. No to akurat to jest taki czas, który pozwala na rozwinięcie się grzybów, jeżeli były uszkodzenia. Wszystkie drzewa tutaj były przycięte od góry, tamten rząd został całkowicie wyrzucony. Proszę Państwa, bez tego, trzeba po prostu odkopać, ocenić tak, stan szyi korzeniowej, jeżeli chcecie drzewo zostawić, bądź zrobić pulling test, próbę ciągnięcia, który powie, czy będzie zagrażał, czy nie. No. Samo odkopanie pokaże, czy są zdrowe nabiegi, zdrowe korzenie. No bo jak niech pan zobaczy, tu powinienem trafić na pień, prawda? A na co trafia? To jest taki, tyle było w ziemi, reszta jest złożona w korzenie. Nie jest to na całym obwodzie. Tutaj jest lepsze. Oceniamy na formularzu, czy idziemy następne patrzeć?